że złoto będzie za chwilę złoto. Biało-czerwone. Biało-czerwona na razie jest ta szachownica, którą ma na kasku. To jest symbol naszych lotników w skokach narciarskich. Jest mistyczna tajemnica lotu. Niech leci daleko i niech wylotuje! I tak zrobił! I jest złoto! Fortuna 72! I teraz jest fantastyczna sprawa! Złoty medal! Złoty medal! Po prostu można zwariować ze szczęścia! Fantastyczny lot! Fantastyczny! No nie pozostawił żadnych złudzeń rywalom! I to jest historia piękna! W strzem olimpijskim jest Kamil Stoch! Tego orła trzyma w garści, a on już jest na najwyższym stopniu podium. Trzymamy kciuki. Mistrz świata, dwukrotny mistrz olimpijski i triumfator turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch wygrywa 65. turniej czterech skoczni. Polak jest najlepszy. Zapaliło się zielone światło, wieje coraz mocniej. Zobaczymy, jak daleko ten wiatr Kamila poniesie. Oby trafił tylko z odbiciem. Dobrze wyszedł z progu. Ach, jest daleko! Stoch, Kamil Stoch, przypomnijmy, tylko 1,3 punktu straty do Andreasa Wellingena w pierwszej serii, 137,5 metra. Kolejne podium dla Polaka, jak mi się wydaje, ale który stopień? A, pięknie! Znakomicie, brawo! Piękny, daleki skok Kamila. Kamil Stoch! Pięknie! Fenomenalnie! Kapitalnie, daleko Kamil Stoch, 143 metry. Jego uśmiech chętnie oglądalibyśmy przez cały sezon. Najchętniej taki szeroki, szczery, po bardzo udanym występie. Dobra prędkość jak na Kamila. Świetny lot! Brawo! No, odleciał Kamil. Jak sobie Kamil poradzi z tym skróconym rozbiegiem? Powinno być dobrze. Jest niezłe wyjście z progu, będzie daleki lot, świetnie, brawo! Ależ on jest w gazie, ależ on jest kapitalnie dysponowany. Musi skoczyć 182,5, 183 metry. Kamil w pierwszej serii 230. Kamil jak najdalej, trudne warunki, 0,3 metra na sekundę, wiatr dobrze. Skoczni dobrze. Jeszcze i już jest pięknie, już jest wspaniale! Kamil Stoch, ależ kapitalne zakończenie tego konkursu w wykonaniu biało-czerwonych. 243 metry, Kamil Stoch! I cieszą się Piotr Żyła, jest Maciek. No przelecieli się po wszystkich. A więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów! Ale trzeba tyle skoczyć, 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr podarty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy. Dzisiaj kapitalnie Maciek Kot, 251,5, nowy rekord skoczni! 251,5! I jesteśmy na podium, będziemy na podium w szóstym konkursie drużynowym. Cięsa, wtedy przypominam z Urbanem, Kim to walczył. I teraz Kamil, pierwszy skok był dobry, on tracił niewiele, bo prowadzący, ale musi być daleko, daleko, daleko! Świetnie, nie, proszę, nie, 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 nie,
zakończenie tego pięknego, być może najpiękniejszego zimowych igrzysk olimpijskich dnia. Było złoto brudki, czy będzie złoto Kamila Stocha? Jest! Tak to wygląda! Nie mogę tego przegrać! Moim zdaniem Kamil! Ale a iluż było przecież wybitnych zawodników, którym się to nie udało. Kamilu, jesteś Bogiem, jesteś wielki. To się stało twoim udziałem, co nie udało się dominującemu przez dekadę Adamowi Małyszowi. To jest Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski. Szaleństwo! Wchodzi do wielkiej historii Kamil Stoch. Gold medalist and Olympic champion representing Poland. Kamil Stoch. Jak pięknie wczoraj, gratulując nam sukcesu Kamila, mówił włoski komentator: Super Kamilo! Jak wczoraj powiedział, parafrazując słynne Veni, Vidi, Vici, Gajusza, Juliusza, Cezara: poszedłem, skoczyłem i zwyciężyłem.